Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Jungle Jacob. Dziś pokażę Wam moich roślinnych ulubieńców miesiąca, jakim jest listopad. W tym miesiącu u tych roślin zaobserwowałem duże zmiany, które zadecydowały, że umieszczę je w tym miesiącu. Takie odcinki będą pojawiały się co miesiąc. Nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia filmu. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz do napisania komentarza. Pierwszą rośliną, która w tym miesiącu urzekła mnie najbardziej, jest Maranta Fascinator Tricolor. Jest jedną z moich ulubionych roślin, dlatego też w tym miesiącu nie mogło jej zabraknąć. Charakteryzuje się welwetowymi liśćmi z różowymi nerwami i jasnymi środkami. Spody liści są bordowe. Maranta należy do gatunku roślin, które podnoszą swoje liście na noc w celu zachowania wśród nich jak najwięcej wilgoci. Tutaj zdjęcie z tego zjawiska, w którym możecie zobaczyć, jaka mała była kiedyś. Rośnie bardzo szybko. Co chwilę wypuszcza nowe listki zawinięte w rurkę. W sezonie wegetacji kwitła co chwilę małymi różowymi kwiatami. Dalej kolejna duma, czyli Raphidophora tetrasperma. W handlu często błędnie nazywana Monsterum Minimum. Charakteryzuje się dużymi, powcinalnymi liśćmi. Rośnie bardzo szybko, w tym sezonie podwoiła swoją objętość. Na wiosnę będę ją przycinać, żeby zagęścić. Jest bezproblemowa, nigdy nie miała żadnych pasożytów. Kolejną rośliną jest moja Hoya carnosa. Charakterystyczne dla tej odmiany są masywne zielone liście z białym spleszem, czyli nieregularnym przebarwieniem. Moja sadzonka pochodzi z jednej z restauracji w Zakopanem. Zapytałem o szczepkę i tak właśnie stała się moją pamiątką z tamtego miejsca. Początkowo rosła w hydroponice, ale przyniosłem ją do ziemi. Stoi na parapecie okna zachodniego. To stanowisko bardzo jej odpowiada, bo od razu zaczęła wypuszczać nowe liście. Nie mogę doczekać się, kiedy zakwitnie. Dalej moje Syngonium Emerald Gem. Charakterystyczne dla tej odmiany są białe przebarwienia na liściach, czyli wariegacje. Mój okaz pochodzi z małej sadzonki pędowej, z którą nie było mi po drodze, ponieważ prawie zgniła. Jednak udało mi się uratować choć kawałek rośliny. Regularnie ją pocinam, żeby się ładnie rozrastała. Kolejną ulubioną rośliną jest Alokasia Red Secret. Spójrzcie tylko na te piękne duże liście, które mają fioletowe, brokatowe przebłyski. Jest bardzo piękna. Moja sadzonka pochodzi z Biedronki. Alokasje nie lubią przeciągów, podłoże powinno być lekko wilgotne. Jeżeli alokasja zrzuca liść, ważne by go nie odrywać, ponieważ wysysa z niego wartości odżywcze, które przechowuje w bulbie. Dalej moje Epipremnum Cebublu, kupione w tym roku jako sadzonka pędowa. Unboxing możecie zobaczyć jako jeden z moich pierwszych filmów. Link zostawię w opisie. Cechuje się szybkim wzrostem i nie sprawia żadnych problemów. Ostatnią rośliną w tym odcinku jest Monstera Standleyana Cobra. Mam ją od prawie roku i dopiero teraz podjęła wzrost. Cechuje się zielonymi liśćmi z białą wariegacją. Jest uroczym maluszkiem. Mam nadzieję, że będzie szybko rosła i na wiosnę pokażę Wam już większą sadzonkę. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki materiał przypadł Ci do gustu, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza pod filmem. Zapraszam też do moich poprzednich materiałów.